Witam Was, moi drodzy, w kolejnym dniu. Wróciliśmy już na budowę do Krzysztofa. Bierzemy się za normalną, ciekawszą pracę, czyli lecimy ze stropami. W pierwszej kolejności robimy garaż. Tutaj mamy strop na niższym poziomie. Repery mamy ponanoszone. Zrobiliśmy to już w czasie murowania. Także według tych reperów będziemy montowali obitki i w pierwszej kolejności robimy obitkę wewnętrzną. Dopóki szalonki ściągniemy, bo szalonki będziemy mieli z wypożyczalni, to przywiozę sobie stemple i przygotujemy obitki, przygotujemy szalonek tutaj podciągu nad bramą garażową. Przygotujemy schody, cały dolny podest, dlatego że tu schody będą wyglądały w ten sposób, że pierwszy bieg będzie wchodził na strop garażu. Strop garażu będzie pełnił funkcję spocznika i ze stropu na garażu będą stopnie do góry na strop części mieszkalnej. No i te schody betonujemy razem ze stropem i od razu tu ze stropem chcemy zabetonować też te elementy, czyli te nadproże. Tu dwa nadproża i ten rdzeń i w zasadzie słup i ten słup od razu, dlatego że później już cały strop będzie szedł w prostokącie i będziemy mieli od razu podparcie. Zaprojektowany jest w ten sposób, że oddzielnym elementem jest tutaj belka nadproża, oddzielnym elementem jest tutaj później już podciąg i belka wieńca, więc mamy temat ułatwiony. Dzisiaj sobota, krótki dzień, ale mam nadzieję, że uda nam się rozrysować schody, przygotować obitki. Na szczęście nie pada, zapowiadali deszcze cały dzień, no ale nic, pogodę mamy, także działamy. Na następny tydzień myślę, że poniedziałek, wtorek najpóźniej będziemy zwozili już szalunki, ścielili ten strop. Jeśli chodzi o te obitki zewnętrzne, o szalonek zewnętrzny, to myślę, że zrobimy go, jak już będziemy mieli zasilony strop, będzie nam to wygodniejsze. Nie zajmuje to dużo czasu. Oczywiście tą stronę zrobimy sobie wcześniej, żeby mieć ten podciąg na gotowo, już ogarnięty. A tamte obitki zrobimy, jak będziemy mieli zasilony strop z płyty, będzie nam wygodniej. Nie ma tego dużo, także powinno polecieć. Także co, bierzemy się za ten temat. Obitka nam deska będzie wystawała około 6 cm ponad mur od wewnątrz. Stropu mamy tu 16 cm. No i tutaj strop będzie pełnił funkcję od razu nadproża z garażu. Także szykujemy deski i bierzemy się za robotę. No i co, lecimy z tym tematem. Tomek tam już szykuje następne deski. Ja sobie tutaj wyznaczyłem dolny poziom, zmierzyłem szerokość tej deski, żeby sobie to oprzeć. W ten sposób można sobie poradzić w pojedynkę. Ona ma 18 cm, więc odjąłem sobie te 18. Jeszcze kontrolnie oczywiście to zrobimy. No i tutaj przykręciłem sobie deseczkę, żeby mi nie przeszkadzało, żeby później nie trzeba było wycinać w tym blacie tutaj tego podciągu. No i tutaj sobie oprę to w ten sposób tu do deseczki. No i mam tutaj kreskę z dołu i można spokojnie kręcić. Montażowo na 70. No i to teraz jeszcze kontrolnie przyłożę poziomicę długą. Można sobie też odbić punkty sznurem traserskim. No tu trochę chciałoby do dołu. Może być. Można odbić sznurem traserskim i jak jest druga osoba do dyspozycji, to można na spokojnie sobie metróweczką, to jak mamy repery porobione, ogarnąć.
każda kolejna jest łatwiej, no bo tutaj sobie łączeniówkę od razu przykręcę i tylko tą część licuję tam do reperka i spoko. No i tu montażowo ze dwa wkręty jeszcze. Tu później i tak tutaj będziemy jeszcze to kotwili z tamtym blatem przez ścianę, przez materiał. Trzyma. I to zdecydowanie wystarczy, już mogę ten odkręcić. Pyk. I następna deseczka. I w ten sposób lecimy cały obrys. I teraz tu mi na spokojnie mam pewność, że na tą grubość materiału mam to odsunięte i ten blat mi wejdzie już do tej wysokości tak jak chcemy. I w ten sposób lecimy całą obitkę wszystkich ścian wewnątrz garażu. Trzeba powybierać sobie w miarę proste deseczki. Tutaj damy może tą dłuższą. Może być. Może być. Pyk. Może być. No tutaj sam temat obitki to prosty temat. Bardziej skupimy się na wyznaczaniu tych schodów. Tam będzie trochę więcej zabawy już. No i tu też możemy sobie w ten sam sposób zrobić. Czyli deska ma 16,6. Żeby było łatwiej w pojedynkę to zmierzyć. O, ciekawe, czy dam rady tak wkręcić? Dam rady. O, na reper sobie wkręcimy wkręcika. To jest patent Edka z kanału Embut. Mamy mieć 147, a mamy deskę 16,5. Dlaczego 147? 149 mamy mieć do stropu i 2 cm musimy się obniżyć z obitką, żeby ułożyć blaty szalunku, które mają 2 cm. Więc 147, czyli 130,5. 130,5. Cyk, trochę sobie to przeniosę dalej. Pararara. Musimy radio zreanimować. Się lekko rozsypało. A z radiem jednak trochę przyjemniej, nie? Pyk. I tu ten sam manewr zrobimy. Wkręcik trochę niżej, tak żeby nie kręcić po środku kreski, tylko trochę niżej. No i tu od razu złapię sobie wkręta. Pyk. No i tutaj lico górą.
tu ciekawe, czy się nie mieszczę się. Pyk. No i tu zaraz kontrolnie przyłożymy łatę. Zobaczymy, co się dzieje. Lekko by do góry chciała. W ten sposób. I tak można sobie poradzić w pojedynkę spokojnie. Dużo nie ma co ich kręcić, bo tu mówię, tu polecą jeszcze szpaksy. I tam już wymiar do zera. Docina. No i co, i my lecimy w ten sposób. Zaraz wezmę od razu sobie krótsze wkręty i złapię tutaj to łączenie i spoko, może nawet tą odkręcić, bo już ona niepotrzebna nam. Można ją spokojnie wykorzystać tutaj, chociaż lepiej by było dać coś dłuższego. No ale w sumie od razu złapię. Pyk. Pyk. No i spoko. I w ten sposób dookoła. I lecimy zaraz. Obijemy to i lecimy ze schodami. No i tak, obitki mamy ogarnięte. W całym garażu. Zostało nam, mówię, na poniedziałek tutaj ten podciąg, ale to przywiozę stemple, przywiozę kilka dok, żeby pod spód też podłożyć, żeby była pewność, że to jest tak, jak być powinno. Będzie nam o wiele łatwiej pracować na tym. Tam też przywieziemy od razu doki, sztuk pary i stemple, mniejsza o to. I tu od razu złapałem paroma szpaksami. Nie będzie tutaj dużego naporu, bo mamy, tak jak mówię, 6 cm. No ale szpaksami połapałem przez ścianę, przez materiał od razu. Tu pod ukosem, tak samo tutaj pod ukosem złapane jest. Także trochę pewniejsze. Całą resztę też oczywiście połapiemy na szpaksy, ale dopiero jak założymy obitkę zewnętrzną, nie? No i zacząłem wyznaczać już sobie schody. Trochę się pośpieszyłem i mała poprawka musiała wejść, dlatego że w ten sposób, co rozmierzyłem, brakowało mi niecałego stopnia i musiałbym wchodzić w stropie, robić wnękę na jeden stopień tak naprawdę, a tak nie wyszło, więc stopnie podniosłem do 17,5 cm z 16,6, czyli o centymetr prawie, i tutaj teraz wychodzi w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie widać. Tutaj mamy poziom stropu, natomiast tutaj 4 cm niżej kończy się ostatni stopień tu na ścianie. Dlaczego te 4 cm? Czy tak generalnie samo wychodzi, natomiast on nie może się zgrywać równo ze stropem. Wszystkie okładziny, wszystkie warstwy na stropie mają 17 cm już do punktu, po którym będziemy chodzili. Natomiast na stopniu jeszcze będzie zrobiona okładzina, więc ostatni stopień przed stropem
musi być automatycznie o 4 cm na tą okładzinę, na deskę, czy na jakiś tam na stopień ten drewniany, czy tam jakiś, który będzie okładany później już docelowo, te 4 cm musi zostać, bo to dojdzie. Więc wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mamy 4 cm równo, więc tak już to zostaje. I stąd idzie generalnie ostatni stopień. I tutaj tylko mały skosik musimy się wciąć. Cały czas powtarzam, warto przy takich elementach 2-3 razy sobie to przeliczyć, żeby było wiadomo, żeby była pewność, że wszystko jest ok. I teraz o, tu są docelowe przycięcia naszych naszych stopni i stąd schodzimy 12 cm do dołu. 12 plus oczywiście 2,5 deski, czyli 14,5 cm w dół schodzimy, kręcimy deskę i już do tego możemy wyznaczać od tej deski w poziomie, przenosi tutaj na drugi blat element, tak samo tutaj dół już szykować, przykręcać bok, boczny blat, no i szykować się do wyszczelenia spodu schodów. Także bierzemy się za to i ogień na tłoki. No i dobra, mamy teraz zrobiony już ten punkt, dolna krawędź poprawiona już tak jak być powinno i teraz sobie to złapiemy. Ustaw mi tak, żeby ten róg był równy z tym punktem, żeby mi się stykał. Powiesz kiedy? Dobra. Masz? Po dobrej linii idzie? Czekaj. Tak? No. No i montażowo. Będzie. Parę sztuk wkręcimy. Pyk. Pyk. I teraz stąd musimy zrobić deskę na szerokość, nie? I teraz stąd musimy zrobić na szerokość. I tutaj mamy mieć chyba 100, nie? Jak dobrze pamiętam, 110. Utnij na 110? No, utnij na 110. Dwie sztuki takie, żeby były. A wysokość jedna obojętnie. A druga. Mamy mieć takie 20. Mamy mieć 20. Dobra, teraz jak mamy to przygotowane, to musimy znaleźć sobie ten punkt. Czyli przenieść ten poziom i ustawić ten dolny szalonek też do poziomu, tak żeby było wiadomo, jak montować te blaty boczne. I te blaty później będą musiały mieć wysokość
tak około 40 cm łącznie. Opa! Chodź tu. Aha, i tu jeszcze widzę. Muszę się wciąć, żeby mi to nie przeszkadzało. O. Żeby mi to nie przeszkadzało. Kurde, słońce tak dzisiaj przygrzewa, że masakra wam powiem. Pyk. I cyki fuch. O. No z jednej strony może być. Kurna, jeszcze mało. Jeszcze muszę trochę. Czyż tu tak naprawdę? To samo to mi przeszkadza. I to wcale nie tak dużo. Może teraz będzie dobrze. Elegancko. I teraz tym rogiem licujemy się do linii i tutaj do poziomu. Pyk. Elegancko. I też ją łapiemy. Te schody tak naprawdę nic trudnego, tylko trzeba się przy pierwszych wyliczeniach pilnować. To tylko opiemy montażowo, no bo to tak naprawdę i tak wszystko będzie postemplowane. Chociaż tego do dołu też nie urwie. No. Co? Tyle trzeba po prostu dać więcej laszek z zewnątrz i tyle. I to mamy mieć 110 i mamy 110. I stąd będziemy musieli dać blat już do wysokości takiej, żeby można było też to schody wyrysować. My będziemy to robili wyższe, więc jedną deskę zrobimy tak jak idzie ta po krawędzi, żeby było nam wygodniej. Natomiast na taką samą długość co ta, tylko że już docięto oczywiście tu do kąta. Natomiast resztę będziemy sobie dokładali już wyżej w górę, tak żeby nam pasowało to. No i teraz w następnej kolejności robimy tą zabudowę. Tą zabudowę ustawiamy tutaj odległości, żeby było jak trzeba. Tu idealny poziom i stąd przykręcamy drugą deskę. Także szykujemy to i działamy dalej. Mamy częściowo temat ogarnięty. Najgorsze za nami. Wszystko powyliczane, powyznaczane. Dzisiaj sobota, krótki dzień, a mamy jeszcze godzinę drogi. Także jeszcze musimy maszyny wyładować, schować to wszystko, zajechać, wziąć stemple. Także jeszcze mamy parę zadań do ogarnięcia. No ale tak czy inaczej to
blat mamy, ten już powieszony. To jeszcze zostało ściąć do góry, obrysówki zrobione na garażu, zagęścić knapy zostało. Ten wewnętrzny szalunek obsadzony, ustawiony, zabezpieczony. Został jeszcze ten z przodu, ale nim zajmiemy się już też w poniedziałek. Dodatkowo jeszcze poprzeczki, podstemplujemy je i możemy dyskować ten temat. Także temat już jest z górki. Te poprzeczki będziemy docinali już na docelową długość, odejmując tylko grubość tej deski, która jest tam przy ścianie. Czyli będziemy mieli 107,5, bo schody mają mieć 110, więc na 107,5 je ustawimy, na kątowniczki przykręcimy tutaj do czoła i automatycznie nam się ona ładnie ustawi. No i oczywiście jeszcze tutaj też powypieramy, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. No i stopnie też będą swoje trzymać. Także w poniedziałek ten temat kończymy, żeby mieć ten podest zaścielony. I wskakujemy tutaj na ten szalunek piękny. Musimy zrobić też jego zbrojenie. Także w pierwszej kolejności zrobimy dół, podstemplujemy, obsadzimy zbrojenie i dopiero blaty boczne. Także na poniedziałek mamy co robić. Dzisiaj tak, dzień rozpoznawczy, pierwszy po dłuższej przerwie. Także coś tam zrobione. Najgorsze zawsze jest to wszystko powyliczać, powymierzać. Mamy godzinę 12 w zasadzie. Przyjechaliśmy przed 8, dopóki się z rana popakowaliśmy. Także 4 godzinki pracy. Myślę, że całkiem spoko. Te deski już takie są powykręcane dość mocno. No ale nic z tym nie poradzimy. Staramy się to jakoś tam zniwelować. Resztę zrobi tynk. Tutaj ustawi nam się dół dolnym szalunkiem już. Góra się ustawi górnym. Bo tutaj będzie też w tym miejscu blat. W tym miejscu będzie blat, który będzie zamykał część stropową. A tą część będzie zamykał już stopień. Także co? Na dzisiaj dzięki. Jutro będzie więcej materiału. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Nie jutro, tylko w poniedziałek. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Prognozy pokazują poniedziałek, wtorek pogodę. Także myślę, że trochę pogonimy tego tematu. I cóż, wszystkim miłego weekendu. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!